Excel to doskonała maszynka licząca. Spróbujmy coś policzyć. Aby wykonać jakieś obliczenia w Excelu, należy ustawić się w komórce, w której chcemy mieć wynik. Następnie wpisujemy znak równości, co będzie oznaczało, że Excel będzie wykonywał jakieś operacje. I możemy wprowadzać działania matematyczne. Możemy używać operatorów matematycznych. Plus, minus, standardowo. Mnożenie zapisujemy gwiazdką. Dzielenie zapisujemy ukośnikiem. Po naciśnięciu klawisza Enter Excel wyświetli wynik. Po wybraniu komórki można spojrzeć w pasek formuły i zobaczyć, skąd dany wynik się wziął. W obliczeniach możemy używać również nawiasów. Excel bez problemu radzi sobie z takimi obliczeniami. Jeżeli chcemy zmienić coś we wprowadzonym działaniu, można dwukrotnie kliknąć w komórkę bądź kliknąć myszką w pasku formuły, aby zedytować taką formułę. W obliczeniach w Excelu bardzo często używamy adresów komórek. Załóżmy, że będziemy chcieli liczyć na liczbach, które znajdują się w komórkach od B2 do B4. Oznaczymy je sobie jako A, B, C. Aby wykonać pierwsze z działań, czyli A plus B minus 2, wpiszemy następującą formułę. Równa się A jest w komórce B2, więc wskazuje tą komórkę. Excel wpisuje adres tej komórki za nas. My tylko wpisujemy operator matematyczny. Wskazuje komórkę, w której jest liczba oznaczona jako B minus 2. Akceptuje to Enterem. I mamy wynik. Dwukrotne kliknięcie w taką komórkę zedytuje tą formułę. Excel kolorami oznacza adresy komórek biorących udział w obliczeniach. Spróbujmy wykonać następne działanie. Aby wyjść z edycji formuły, możemy nacisnąć klawisz Escape. Równa się A jest w komórce B2 razy 23 plus 4 razy C jest w komórce B4. Wskazuję więc tę komórkę. Akceptuję klawiszem Enter. Ostatnie działanie równa się A jest tutaj razy P razy w nawiasie C jest tutaj minus A jest w komórce B2. Zamykam nawias, Enter i gotowe. Jak widzicie, tworzenie formuł w Excelu nie jest trudne. Policzmy coś konkretnego. W pierwszej tabelce mamy koszty ze stycznia i z lutego dla różnych firm. Należy te koszty podsumować. Ustawiamy się więc obok pierwszych kwot i wprowadzamy formułę. Równa się, wskazujemy komórkę z kwotą ze stycznia plus i wskazuję komórkę z kwotą z lutego. Zatwierdzam to klawiszem Enter. Jeżeli pojawią się krzyżyki, oznacza to, że kolumna jest za wąska, wystarczy ją trochę poszerzyć. To działanie można powtórzyć. Wprowadzam znowu równa się, wskazuję komórkę plus, wskazuję kolejną komórkę Enter. Jeżeli takie działanie byłoby teraz do wykonania dla wielu komórek, to bez sensu będzie wprowadzać to tak ręcznie. Excel zawiera doskonałe mechanizmy kopiowania. Jeżeli teraz ta sama operacja ma zostać powielona dla następnych wierszy, wystarczy, że ustawimy się na komórce, w której wpisywaliśmy wcześniejszą formułę. Teraz najeżdżamy na uchwyt oznaczony kwadracikiem czarnym w prawym dolnym rogu. Po najechaniu na ten uchwyt wciskamy lewy przycisk myszki i rozciągamy do dołu na pozostałe wiersze
dla których ma zostać wykonana ta sama operacja. Jak widzicie, Excel wykonał poprawnie dodawanie. W kolejnej tabelce jest do policzenia należność. Należność będzie wyliczana wzorem liczba pojemników razy cena za pojemnik. Spróbujmy. Równa się, wskazuje komórkę z liczbą pojemników, razy cena za jeden pojemnik. Akceptuję to Enterem. Teraz ustawiam się na tej komórce, dla której wykonywałem to obliczenie i to samo obliczenie chcę powielić dla pozostałych wierszy, więc rozciągam tę komórkę za uchwyt w prawym dolnym rogu, aż do ostatniej pozycji. Proste, czyż nie? Spróbujmy coś jeszcze. Załóżmy, że w kolejnej tabeli mamy wyliczyć ludziom podatek od pensji. Podatek ten jest w wysokości 19%. Spróbujmy napisać odpowiednią formułę. Znak równości oczywiście na początku. Wskazujemy komórkę z pensją razy 19%. Zatwierdzamy to przyciskiem Enter. Jak widzicie, Excel radzi sobie z tym całkiem dobrze. Znowu tą formułę możemy skopiować w dół i pokażę Wam jeszcze szybszy sposób na skopiowanie tego do dołu. Wybieramy komórkę, w której mamy już działającą formułę, najeżdżamy na uchwyt w prawym dolnym rogu i zamiast przeciągać tę komórkę ręcznie, to klikamy dwukrotnie. Excel wykona operację przeciągnięcia tego w dół za nas. Wyliczmy jeszcze kolumnę do wypłaty według wzoru pensja minus podatek, czyli komórka z pensją minus komórka z podatkiem. Zatwierdzamy Enterem. Teraz ustawiam się na tej komórce i skopiuję ją w dół. Tak naprawdę to Excel będzie kopiował formułę znajdującą się w tej komórce, dlatego wyniki będą oczywiście inne. Dla każdego wiersza jest wykonywana odpowiednia operacja.